Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Tak jak w pogodzie, także w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu kwiecień poprzeplatał różnego rodzaju wydarzenia. Wypisz, wymaluj, czyli do wyboru do koloru. Komu było bliżej do pisania, mógł 20 kwietnia poznać tajemnicę powstawania liter. Dzięki wystawie przeglądowej studentów Pracowni Liternictwa i Typografii krakowskiego ASP nawet największy laik mógł zrozumieć, że sztuka tworzenia liter składa się z różnych etapów. 90 lat temu profesor Gardowski wpadł na pomysł, że litera jest znakomitym środkiem, takim medium dydaktyce artystycznej, ponieważ to, co powiedziałem przed chwilką tutaj do Państwa, jest abstrakcyjną formą, która coś znaczy. Czyli istnieje pewna relacja pomiędzy literą, słowem, a jej obrazem, właściwie jej obrazem, a treścią. I to jest moment, w którym możemy weryfikować sami pewne działania, znaczy dopasowując formę słowa, tak jak to się dzieje w przypadku na przykład napisów firmowych czy szyldów, do treści. I to jest podstawowa wartość. Druga, to litera ma pewną konstrukcję, która pozwala nam przeczytać ją. Ma pewien ideogram, pewną ideę znaku. To też jest pewien wymóg, którego musimy dotrzymać, jeśli chcemy, żeby ta litera była przeczytana, a więc jeśli chcemy, żeby ona była literą. I to są takie dwa warunki, które znakomicie funkcjonują wtedy, kiedy dajemy studentom zadanie, ale oni wiedzą, że muszą osiągnąć pewien cel. Ten komunikat, na przykład, który budują przy pomocy liter, musi być czytelny, musi być zrozumiały i musi być odebrany tak, jak zostało to założone. Pisanie niewątpliwie kojarzy się z kartką i długopisem. A co powstanie, gdy połączymy kilka kartek ze sobą? To proste. Notes, który każdy mógł zrobić samodzielnie podczas warsztatów introligatorskich. Dzisiejsze warsztaty, które prowadzi Anna Tyborowska, to warsztaty introligatorskie. Ich uczestnicy uczą się robienia notesów. Robimy notesy w twardej lub miękkiej oprawie. Skąd taki pomysł, żeby samemu stworzyć notes i żeby uczyć tego innych? To kolejne wydarzenie w naszym cyklu kwietniowym dotyczącym liter, literatury, tego co związane z książką. Więc stąd taki pomysł, żeby rękodzielniczo też zadziałać. Robimy zatem notesy, uczymy się szycia książek. Czy taki notes może być lepszy od tego kupionego w sklepie? Ależ oczywiście, dlatego że nadajemy mu absolutnie indywidualne cechy. Nasze notesy mają dowolnie wybrany papier, dowolną okładkę. Wszyscy uczestnicy decydują o tym, jak one będą wyglądały i myślę, że każdy z nich będzie zupełnie inny. Czy zainteresowanie tematem handmade dało się odczuć zarówno u starszych, jak i nieco młodszych twórców? Traktuję tutaj te zajęcia jako po prostu inspirację do robienia po prostu i dla siebie, i dla przyjaciół po prostu prezenty. Uważam to za fantastyczny pomysł, bo w dobie, kiedy wszystko możemy kupić, coś, co możemy stworzyć sami, po prostu zaczyna być atrakcyjne i jest o wiele przyjemniejsze. Przyszła dzisiaj tutaj pani ze swoją córką, to znaczy, że warto temu młodemu pokoleniu przekazywać taką wiedzę, że coś można zrobić samemu, niekoniecznie kupić w sklepie? Bardzo mi zależy na tym, żeby moje dziecko potrafiło uruchomić swoją wyobraźnię. I raczej, żeby szło w tym kierunku, że coś można zrobić samodzielnie, a nie tylko po prostu pójść do sklepu i kupić plastikową, chińską, przepraszam, po prostu rzecz. Czyli ten dzisiejszy czas w Mokisie nie był czasem straconym? Absolutnie. Jestem zachwycona propozycją tutaj Domu Kultury, bo to już są kolejne zajęcia, w których bierzemy udział. Śledzę stronę, śledzę wydarzenia, które tutaj Mokis proponuję i korzystamy w miarę możliwości. W kwietniu miejsca nie zabrakło również dla amatorów malowania, czyli koneserów sztuki. 28 kwietnia odbyło się bowiem bardzo refleksyjne spotkanie poświęcone zmarłemu blisko 4 lata temu dobczyckiemu artyście Krzysztofowi Marciniakowi. Zainaugurowaliśmy z Natalią Nowacką w ramach cyklu Podróże Małe i Duże ekspozycje prac Krzyśka. Ja miałem tę osobistą przyjemność
spotkania z mamą Krzysztofa i razem z Natalią mogliśmy wybrać te prace, które dzisiaj oglądacie na wystawie tutaj w holu wystawienniczym Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. I to była, przyznam, fantastyczna przygoda, dlatego że chyba z 6 tysięcy prac właściwie udało nam się wybrać to, co dzisiaj Państwo oglądacie. Głównym motywem tej ekspozycji są podróże, dlatego że cykl, który realizowaliśmy w marcu, to podróże małe i duże. Kończymy go w kwietniu tym spotkaniem wspominającym Krzysztofa. Prace artysty można było podziwiać od marca w holu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. O tych dziełach i nie tylko podczas spotkania opowiadali przyjaciele i rodzina artysty. Jeżeli Państwo mają do czynienia tutaj z wyborem kilkudziesięciu prac, natomiast ja miałem przyjemność przyjeżdżać do Krzysztofa, on przyjeżdżał do mnie, ja przyjeżdżałem do niego, oglądałem, zawsze buszowałem mojego szkicownika i za każdym razem oglądałem nowe, niebywałe zupełnie rysunki, bardzo różnorodne, zaskakujące formalnie, to był taki talent bardzo eksperymentalny i odkrywczy, to nie była żadna sztampa, że się tacy... Oczywiście w każdej twórczości pewne cechy stylowe czy podobieństwa gdzieś tam znajdujemy, ale w tym wypadku nowe goniło nowe i jeśli patrzeć tak na... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że pomimo tego, że miałem stały kontakt z Krzysztofem, to na każdym pokazie ja znajduję jakieś nowe prace, których nie widziałem, bo je widziałem i z nich zapomniałem, ale raczej nie wątpię, bo pamiętam te wszystkie prace dosyć dobrze. Na tej wystawie również widziałem kilka nowych rysunków i za każdym razem te rysunki nowe są takie fascynujące. Otóż powiem Państwu, że z ogromnym drżeniem serca wszyscy czekali na to, jak Krzysiek zacznie otwierać swoje teczki na kolejnych przeglądach. To była taka bardzo duża przyjemność oglądania bardzo dużej zawsze ilości prac, dlatego że my tutaj mówimy o tych blisko 6 tysiącach papierów przede wszystkim w dużej ilości, ale nie tylko, dlatego że również malarstwa, które zostało nam podarowane przez Krzyśka tak naprawdę, to zawsze były duże ilości prac, które były na wysokim poziomie. Dodam tylko do tego, co mówiłeś, że był niezwykle skromny, ale też bardzo krytyczny był w stosunku do tego, co tworzył. I ja dotarłam gdzieś tam, przeglądając jego rysunki, do fragmentów jego notatek, tylko nie pamiętam, czy to było z czasów obrony pracy magisterskiej, czy już doktoratu, kiedy on jakby analizował swoje prace i bardzo krytycznym okiem do nich podchodził. Więc nawet wielokrotnie, jak się na temat wyszedł swoich wypowiadał, to bardzo krytycznie. Ja pamiętam, że troszkę tych szkiców z czasu nauki u Ciebie i tych wczesnych lat ze studiów gdzieś tam udało nam się uchować przed niechybnym zniszczeniem, bo Krzysiek był z nich niezadowolony, najpierw gdzie się tam chował skrzętnie, gdzieś tam próbował je niszczyć, a my je chowaliśmy. Do tej pory mam takie schowane gdzieś głęboko szkice, których nie chcielibyśmy się pozbywać. Dla nas mają znaczenie sentymentalne i ja, nie znając się na grafice, na rysunku, uważam, że są to bardzo dobre prace, więc tym bardziej będą gdzieś tam w moich zbiorach jego prac mieć takie bardzo ważne miejsce.